Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. W poprzednim meczu hat-trick, a co pokaże dziś? Wkrótce zaczynamy transmisję. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. Rennes zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Kylian Mbappé. Będzie zatem rzut rożny. Leo Messi z rzutu rożnego. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Sędzia pozwala grać dalej. PSG ma korzyść. Aż się prosiło, żeby ktoś skierował tę piłkę do bramki. Messi zagrywa w szesnastkę. O, doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Z rożnego w okolice jedenastki. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy tylko strzał daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Błąd, stracona piłka. Paredes. Barella. Marco Verratti. Kylian Mbappé. Dobrze go teraz znalazł. Jednak nie ma gola. Jakimś cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Na 11 metr z rogu. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Messi dośrodkowuje z rogu. Teraz było blisko. Wciąż jednak nie jest to statystyka do rubryki strzały celne.
Keyton Laborde. Zawodnicy PSG od dobrych kilkunastu minut nie dają dojść do głosu rywalom. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zmiana wyniku okaże się tylko kwestią czasu. Mija obronę tym podaniem. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Centra w pole karne. Nadal coś z tego może być. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Teraz strzał z dystansu. Świetna i pewna interwencja bramkarza po tym rzucie wolnym. Marco Verratti. Messi. Kylian Mbappé. Leo Messi. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. Pieczołowicie przygotowywany ten atak, ale tyle dobrego można o nim ostatecznie powiedzieć i nic więcej. I mamy podanie do Neymara. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Nicolò Barella. Prostopadłe podanie, szansa. Uwaga, tu może być gol. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Teraz Neymar. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Barella. Teraz może być groźnie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Nicolò Barella. Gay. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Rennes zmierzy się z Metz. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji, oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. OK,
okazja na prowadzenie. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestać. No to mamy 1-0. Dowiadujemy się, że padła bramka w spotkaniu Lille. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Lille. Strzelcem jest Burak Yilmaz. Piłka w siatce po strzale głową. Prowadzą teraz 2-1. Na zegarze 58 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I tak pokonał bramkarza. Ależ ważne trafienie. Prowadzą już różnicą 2 goli. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić puszcz, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w słowo. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. Na razie 2-0. A już całkiem niedługo czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Warto czekać, będzie się działo. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Santa Maria. I tracą teraz piłkę. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Kylian Mbappé. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Mamy informacje o bramce w meczu Olimpiku Marsylia. Bramka dla Olimpiku Marsylia. Strzelcem gola jest Dmitri Payet. Bramka padła po serii zwodów. Teraz prowadzą 4-1. Minęła 77 minuta. Piękne dzięki za meldunek. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Leo Messi, Verratti, Kylian Mbappé. No nie, takimi interwencjami. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Messi, nie ma gola, tylko poprzeczka. Tak jest, jeszcze jedna bramka, już 3 gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu.
Co za strzał! Ten wolejarz poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Benjamin Bourigeaud. Dowiadujemy się, że padła bramka w spotkaniu Lille. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy Lille. Prowadzą obecnie 4-2. Na zegarze 88 minuta. Bardzo dziękuję za informację. To było czytelne zagranie. Wijnaldum bez trudu je rozszyfrował. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Neymar. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.